dobrze zastawił się Małkowski, poradził sobie z silniejszym fizycznie Grodzickim. Sprytne zachowanie Małkowskiego, Małkowski w pole karne, jest okazja i mamy bramkę! Marcin Rzewłakow, drugi gol w tym sezonie Marcina Rzewłakowa, a podobno nieprzygotowany przyszedł do GKS-u Bełchatów. I teraz tak, no popatrzmy, chwalony przeze mnie, może nie chwalony, ale mówiłem, że tutaj lepiej w defensywie gra Rafał Grodzicki, a jednak to po jego błędzie, tutaj zbyt łatwo dał się zwieść Maćkowi Małkowskiemu. Kapitalne dośrodkowanie, ale gdzie byli obrońcy? No zupełnie niekryty Marcin Rzewłakow. No, dwóch obrońców zobaczymy teraz. Maciek Sadlok tutaj nikogo nie krył. Dwóch zawodników no, troszkę spacerowym tempem wracało za Marcinem Rzewłakowem. Ten powrót do naszej ekstraklasy Marcina Rzewłakowa nie odbił się takim echem jak powrót Artura Wichniarka czy Macieja Żurawskiego, a tymczasem proszę, ma już Marcin Rzewłakow dwa gole strzelone w tym sezonie. No i...